Mianowicie cały czas staramy się wspierać Państwa w realizacji, dojścia do tego, żeby tą inwestycję najpierw rozpocząć, a na końcu otworzyć i udostępnić naszym mieszkańcom. To jakby powody są naszego zachowania oczywiste. Przede wszystkim to są miejsca pracy. Jak tutaj Pan pokazuje, jest to około 500. Ja trochę liczę inaczej, bo część pewnie naszych przedsiębiorców, którzy gdzieś mają swoje miejsca handlowe w innych miejscach, przeniosą się tam, czyli tych dodatkowych miejsc pracy będzie troszkę mniej, ale zawsze będzie to cyfra znacząca i duża. My jako samorząd, Państwo wiecie, od wielu lat staramy się, naszym głównym celem jest to, ażeby zmniejszać bezrobocie. Mam takie marzenie, że kiedyś dojdziemy do cyfry poniżej 10%. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 11%. Niby to nie jest daleko, ale jednak jest dużo, to po pierwsze. Po drugie, drugim naszym celem podstawowym jest to, żeby nasza młodzież zostawała w naszym mieście, a żeby to się mogło dziać, to musi mieć możliwości rozwoju. Stąd też nie chcę jakby uciekać na boczne tory, ale cały ten temat rozwoju i współpracy z AGH, a drugi jakby ramię tego wszystkiego to są miejsca pracy. I też Państwo wiecie, że Mielec jest takim miastem, gdzie mamy znaczącą przewagę miejsc pracy w przemyśle i potrzebne są nam takie miejsca właśnie w handlu, w usługach, żeby zrównoważyć, żeby dać szansę szczególnie też i kobietom, bo to jest dla nas duży problem. Ja na bieżąco jestem i śledzę statystyki Powiatowego Urzędu Pracy i naprawdę jeśli chodzi o na przykład absolwentów szkoły handlowej, to tam jeśli dobrze pamiętam, na koniec czerwca to jest około 300 osób, które są zarejestrowane, oczekujące na pracę. I to jest jakby podstawowy atut i podstawowy plus, że bardzo się cieszymy, że zbliża się jakby ten moment rozpoczęcia inwestycji. Drugie to oczywiście, muszę powiedzieć o tym, podatki, no bo podatki pozwalają nam też rozwijać miasto i funkcjonować w innych kierunkach. I trzecie dla mnie, myślę, że ważna oferta handlowa, której dzisiaj w Mielcu nie ma. Bo myślę, że z taką Państwo przychodzą, dlatego że ja wiem, że się Państwo nie boją konkurencji, bo jesteście dużą firmą, ale każdy z Mielczan, myślę, obserwuje ten proces rozpoczęcia budowy właśnie z taką myślą, że Państwo przyjdziecie z ofertą, której do tej pory nie ma. I po czwarte, bardzo mi się, powiem, podoba, bo my nie rozmawiamy pierwszy raz, bardzo mi się podoba Państwa propozycja, o której pewnie za chwilę Państwo powiedzą, takiej bieżącej współpracy, dlatego że i tak też to czytamy i bardzo, bardzo to jest dla nas ważne, że ta galeria stanie się przede wszystkim nie tylko miejscem, gdzie będą sklepy, gdzie się przyjdzie, kupi, sprzeda, tylko że będzie to miejscem spotkań mieszkańców Mielca. I tutaj mamy wspólny plan, żeby w galerii, obok galerii, czy w mieście, poprzez wspólne programy zapraszać ludzi w tamto miejsce, żeby właśnie mogli spędzać też i czas. Bardzo na bieżąco przecież otrzymujemy też sygnały, szczególnie od młodzieży, że brakuje takiego miejsca, jak jest to w innych miastach dużych, gdzie oprócz właśnie takiej galerii, gdzie są funkcje typowo handlowe, są też miejsca do spotkań towarzyskich. Bardzo się cieszę, że jesteśmy już czy Państwo są na takim etapie, że można będzie w końcu, tak powiem, rozpocząć tą inwestycję. Myślę, że my jako Mielec, chciałbym dwa słowa też, dwóch słowa powiedzieć, wrócić do wątku, który się ciągle pojawia, że jak przychodzi duża
duża inwestycja, duża galeria, to jest problem dla tutejszych czy obecnych przedsiębiorców, inwestorów. My myślę, że jako Mielec żeśmy, czy jako samorząd, bardzo dużo czasu poświęcili na to, żeby wspierać naszych mieleckich przedsiębiorców, którzy chcieli, to wybudowali tego typu miejsca. Państwo w moim odczuciu są jakby uzupełnieniem obecnej oferty i poszerzeniem jej, także naszym obowiązkiem jako samorządu jest stwarzanie takiej oferty mieszkańcom, żeby mieli wybór po prostu, czy pójdą do tego, czy do innego miejsca, gdzie mogą kupić. Dziękuję bardzo.